Było, nie było. W praktyce pedagogicznej w życiu nie spotkałam kogoś tak niezdolnego. Po pierwsze, nie ma wyglądu. Oczywiście, Jura, no nie każdy musi wyglądać tak jak ty, Jura. Irinka. Po drugie, nie ma głosu. Oczywiście, Jura, nie każdy może mieć głos rozpoznawalny w Związku Radzieckim i poza jego granicami, Jura jak twój. Dzięka. I po trzecie, co najważniejsze, nie ma słów. Powiedz, dlaczego studenci radzieccy ze wszystkich republik, których uczymy, mają słów? Starzyści z Chin, Bułgarii i Mongolii mają słuch. Mają słuch Litwini, Estończycy, Czesi i Ukraińcy. Wszyscy poza Polakami. Czy oni uważają, że jak nam przesyłają na naukę reżyserii młodych komunistów, to oni mogą być głusi? O co tutaj chodzi? Linka. Czy nie tak? Nie. W tej scenie z matką wszyscy nie żyli. Nawet ty. Proszę cię, Jura, przecież pracowałam z nim nad tą sceną o matce przez pół roku i dobrze wiem, jak było. Prymitywna psychoanaliza. Czy on ma jakiś problem z kobietami? Jest tym. No wiesz, bohater, mając do wyboru matkę, żonę i kochankę, ostatecznie wybiera matkę, bo tam przynosi miskę pierogów. Nie no, oczywiście w tej scenie, gdzie zjadł 44 pierogi, był niesamowity, ale to twoja uwaga, żeby nie udawał, że nie, tylko zjadł tyle, ile chce, ustawiał całą rolę. Ale to nie teatr, Jura, to cyrk. Mógłby być klaunem. Klauni też muszą mieć słuch. I głos trzeba wiedzieć, jak fałszować. Żeby grać, że się źle tańczy, trzeba umieć tańczyć. Oczywiście, Irinka, masz rację. A propos pierogów, czy zamówiłaś do jedzenia to wszystko, o co prosiłem? Dlaczego tak skromnie, Jura? Dlaczego ryba, chleb i wino? Dlaczego nie śledzie, ogórki, wódka, albo nie bliny z kawiorem, szampan i tak rybowska szopka dla obcokrajowców? A pamiętasz, jak nas pierwszy raz zaprosił do siebie Stanisławski? Pamiętam, Jura, pamiętam. Zaprosił ciebie i wiele. Nie zaprosił na przyprząszkę. A pamiętasz, co wtedy podała Maria Pietrowna? Herbatę z samowar i chleb z masłem. I konfitury z wiśni. Bardzo subtelna aluzja do wiśniowego sadu. Wielki dom, piękne dywany, stare meble. W każdym kącie historii, a na tej sofie siedział Czechow, w tym fotelu Grey, na tym krześle Meyerhold. I samowar, który pamiętał ich wszystkich. I te konfitury z wiśni. Wszyscy umarli. A te wiśnie? Dalej żyją. Ile razy jem konfitury z wiśni? Myślę o tamtym wieczorze. Tak, ja cały czas płakała. Wszyscy byliśmy wzruszeni. Tak, Jura, ty do tego stopnia, że zrobiłeś się dziecko. No ale wróciłem do ciebie. Ale potem zostawiłeś dla Gali. Ale w końcu jesteśmy razem. Czy w końcu, Jura? Bo chyba nie twoim. Nie rozumiem. Przyjaciel jest znany, mistrzu. Przede mną nic nie ukryjesz. Ale co? Jak się przykładasz do reżyserii z scenarzystą Ludwiką. Co ty wygadujesz? Przecież to jest dziecko. Dziecko. Dobrze, dobrze. Przyjaciel jest znany. Ten Polak ciągle o nim gada. Chodzi, pyta jak najęty, Meyerhold tamto, Meyerhold to, a kto odebrał mu teatr w 38? Józef ten
siedzieć w bibliotece i czytać? Rada uważa, że to prowokata. Czy naprawdę Jura krasnoludki, żeby nas sprawdzać, muszą posługiwać się cudzoziemcami? Naszych już nie starcza. Linka, to nie tak. A jak? Ja zgadzam się, że on się nie nadaje na to. No! Ale na reżysera? Coś w nim jest. Jakaś pasja do wszystkiego. Z drugiej strony lenistwo, które cechuje ludzi wybitnych. A wiesz, co on powiedział o naszej maskaradzie? No co? Opera bez muzyki. Rację. Jest linię. Poza tym, Irinka, on nie przyjechał do Moskwy tylko po ruch. A po co jeszcze? Nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Sprawa osobista. Czyja linka? Blawiesz.